Z tego się bardzo cieszę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Sama mi się buzia śmieje, jak mogę mówić o Panu Jezusie, ponieważ jest to dla mnie jedna z największych łask w byciu księdzem. Nie ma chyba nic tak wielkiego, co mogłoby mi dawać taką frajdę, radość, szczęście, jak dzielenie się tym, jak On działa, jak przychodzi, kim jest, jak można Go odkrywać, jak można być z Nim w bliskości, w relacji. I dzisiaj cieszę się z tego powodu, bo dziękuję za Waszych duszpasterzy, z księdzem proboszczem na czele, z księdzem Jarkiem, za to, że mogę to robić, ponieważ nie mam swojej parafii, czyli tam, gdzie są otwarci księża z proboszczem, korzystam z tej życzliwości, z tego otwarcia, z tej możliwości, dlatego że moja posługa jest związana z różnymi dziełami i wymaga ode mnie wolności takiej czasowej w ciągu tygodnia, żeby być dyspozycyjnym, czyli nie będąc w konkretnym jednym miejscu. To ma swoje plusy i minusy, ale o tym nie będę teraz mówił, bo to nie jest istotne. To po prostu różne rodzaje posługi w kościele kapłana. Natomiast one są różne w związku z podejmowaną tą posługą, ani lepsze, ani gorsze, po prostu inny zakres zadań. Więc od przygotowania czasem takich rekolekcji na Stadionie Narodowym, które były cyklicznie, wcześniej z ojcem Buszaborą, ostatnio to były rekolekcje dla młodzieży, po, nie wiem, zbiórkę na respiratory, gdzie przez całe kilka miesięcy zbieraliśmy na sprzęt do polskich szpitali. Być może nawet tutaj są osoby, które nas wspierały w kupnie tych respiratorów, bo zakupiliśmy w sumie 46, a większość z nich to powyżej 100 tysięcy złotych, przeznaczając 100% wszystkiego, co zebraliśmy na sprzęt. To jest to, co jest wynikiem mojej pracy ewangelizacyjno-charytatywno-duszpasterskiej, nie wiem, jak to jeszcze nazwać. Więc myślę, że choć trochę mnie rozumiecie w kontekście tego, że kiedy staję przy mikrofonie, to mnie już nikt nie odgoni. Jak staję przy mikrofonie, to mam ogromną radość, łaskę. No, to tak tytułem wstępu. Duchu Święty, ni z tego, ni z owego, tchnij na nas, na całego, aby to słowo rodziło w nas piękne dzieła, do których jesteśmy powołani, aby było rzeczywistym spotkaniem z Jezusem. Duchu Święty, spraw, aby ten czas nie był przez nas zmarnowany. Słuchanie, abyśmy potrafili słuchać nie tylko werbalnych dźwięków wypowiadanych z tej ambony, abyśmy potrafili widzieć nie tylko to, co jest widoczne dla oczu. Moi drodzy, ci spośród nas, którzy odkryli Eucharystię, taką i głębię Eucharystii, myślę, że już się karmią Eucharystią nie tylko w niedzielę. Ci, którzy spośród nas jeszcze nie mieli tej łaski odkryć, jak wielką moc daje Eucharystia i czym jest Eucharystia, muszą się tyle napełnić w niedzielę, żeby przez cały tydzień nieść Jezusa innym, nieść miłość innym, bo to jest znak tego, że rozumiemy, o co w tym wszystkim chodzi. Więc Słowo wyznacza nam kierunek. I jakie to jest Słowo dzisiaj? Po pierwsze, Jezus wraca do domu Piotra i Andrzeja i widzi teściową Piotra w gorączce. No, dowcipnie oczywiście potem to skomentują, że dlaczego Piotr się wyparł Pana Jezusa? No bo Pan Jezus uzdrowił teściową Piotra. Ale to mówię, to nie jest prawdziwa egzegeza, to po prostu niektórzy to sobie biorą na zasługę dokuczenia teściowym, które są wspaniałymi kobietami, bo wiele takich osób spotkałem. No ale nie o teściowej będziemy teraz mówić. Jezus widzi problem i od razu reaguje. I to już powinno być dla nas coś bardzo istotnego w kontekście naszego życia. Widząc problem, reagować. Oczywiście, jeżeli mamy być na miarę uczniów Jezusa, to Ewangelia mówi, na przykład w 14 rozdziale Ewangelii Świętego Jana, że ci, którzy uwierzą, jeszcze większe rzeczy będą dokonywać niż Jezus. Więc tak naprawdę ten fragment o tym, o czym jest mowa w rozkazie wydanym gorączce, jak czytamy w jeszcze w innym fragmencie, porównując te perykopy,
To powinno być coś, co nie dziwi nas, że my jesteśmy jak Jezus w autorytecie stając, rozkazując chorobom. Nie powinno nas to dziwić. Tym bardziej, kiedy czytamy teksty Pawłowe pokazujące, kim jesteśmy w Chrystusie. Że jesteśmy dziedzicami. Że na mocy sakramentów my, katolicy, my jesteśmy szczególnie uprzywilejowani. Mamy ogromne dary duchowe, z których na co dzień nie korzystamy. Oczywiście na pewno jest to zaskoczenie zarówno dla Piotra, Jakuba, Jana i Andrzeja, dlatego że to jest szabat. W szabat no nie wolno było robić takich rzeczy. Jezus pokazuje, że miłość jest wypełnieniem prawa. Że ze względu na prawo można człowieka zabić, jeżeli się prawo traktuje instrumentalnie. Natomiast miłość to jest to, co sprawia, że właśnie z tej miłości jestem gotowy zobaczyć człowieka. I to, tego się musimy uczyć, bo to nie jest coś tak prostego, naturalnego. To świat nam próbuje wyrwać wszelkimi możliwymi sposobami. Dlatego też dopiero w kolejnej części Ewangelii, słuchajcie, wieczorem dopiero, gdy ten szabat się kończy, ludzie przynoszą chorych, cierpiących do Jezusa, dlatego że nie patrzą w ten sposób, jaki patrzy Jezus. A Jezus, patrząc w ten sposób na teściową, pokazuje, jak my mamy patrzeć na każdego człowieka. Natomiast tematem dzisiaj tych rozważań naszych takim dość istotnym jest to, co Jezus zrobił ze złymi duchami. Dlaczego? Dlatego, że przyznam się przed wami, że to rzeczywiście wczoraj, kiedy głosiłem Słowo Boże już na tej Eucharystii niedzielnej, to jakoś najbardziej mnie dotykało. No i ksiądz proboszcz dzisiaj rano potwierdził, że po pierwszej mszy świętej, że to jest ten kierunek jakby rozważań, który jest na dzisiaj dla nas, więc się tego trzymam już od tego potwierdzenia, też rozeznania waszego pasterza. Mianowicie Jezus wypowiada bardzo ciekawą sprawę, że nie pozwalał złym duchom mówić. Ale jak ktoś powie, przekwięca, ale co to ma wspólnego z nami, ludźmi żyjącymi tutaj, ludźmi będącymi na Eucharystii, jak się to ma do naszego życia? Drodzy, jeżeli mamy być jak Jezus, to także tego, co czytamy o niepozwalaniu złym duchom wypowiadania się, musimy się nauczyć od Jezusa. Ktoś powie, no ale jak przeze mnie, proszę księdza, jak zły duch może się wypowiadać? Nie rozumiem tego. Drodzy, zły duch zaczyna się wypowiadać na trzech takich płaszczyznach. Przede wszystkim, bo to nie jest wszystko. Na poziomie moich myśli, na poziomie moich słów i na poziomie moich czynów. Jak to? Kochana siostro, drogi bracie, cały czas, non-stop, szatan, święty Piotr chyba to napisał, jeśli dobrze pamiętam, jak lew ryczący krąży, szukając kogo pożreć, pracuje nad nami 24 godziny na dobę. On robi wszystko, żeby walka była wygrana na poziomie naszego umysłu. Toczy się walka o twój umysł. Święty Ignacy z Loyoli podpowiada, masz myśli dobre od Boga, masz myśli złe, tak upraszczając, od tego, który jest przeciwnikiem Boga, który jest tym, który od Boga odszedł, świadomie podejmując wybór nieposłuszeństwa. Zatem to, w które myśli idziesz, czy w Boże natchnienia, jak święty Jakub nam powie, każde dobro z góry pochodzi od Ojca Świateł, pierwszy rozdział, werset 17, bardzo lubię ten fragment cytować, czy za tym idziesz jako odniesieniem i rozpoznaniem słów Boga, który wkłada w twoje myśli, najróżniejsze myśli dobre, które możesz skonsultować potem z kierownikiem duchowym, ze spowiednikiem, czy idziesz za tym, co wkłada w twoje myśli ten, który jest ojcem kłamstwa. Papież Franciszek w Adhortacji Świętości nam to bardzo jasno precyzuje i pokazuje, jak mamy czytać to, co jest Bożymi natchnieniami, a to, co jest natchnieniami demonicznymi. Więc po czym poznasz? No poznasz po owocach, czyli do czego ci prowadzi ta konkretna myśl. Po to mamy inteligencję, żeby zobaczyć, czy ta myśl, która jest mi dana, prowadzi mnie do dobra, świętości, miłości, czy odwrotnie. Czy ta myśl, którą rozpoznaję,
nie jest czasem pokusą. Chociaż dowcipni mówią, że pokusy trzeba szanować, bo mogą się nie powtórzyć, to nie jest prawda. Więc jeżeli przychodzi do ciebie pokusa, obojętnie w jakiej ona jest sferze, no najprościej nam jest ją rozpoznać, słuchajcie, w sferze seksualności. No, idziesz sobie ulicą, idzie piękny człowiek, celowo mówię, czy to mężczyzna, czy kobieta, no bo różne są tutaj mężczyźni i kobiety. I zaczynasz chwalić Boga w swoich myślach, że tak, no Panie Boże, tak pięknie stworzyłeś to Twoje dzieło. I jest jeszcze w porządku, ale przychodzi ci myśl na poziomie myśli, których ty nie chcesz, a ciekawe jakby to było być z tą osobą w łóżku. Przecież nie chcesz tej myśli, nie chcesz zgrzeszyć. I myślisz, zgrzeszyłem, czy jeszcze nie? Do momentu, kiedy w to nie wchodzisz świadomie, nie mówisz i nie zaczynasz sobie mówić, aha, czyli nie ma twojej decyzji, nie ma grzechu w myślach. Wygrałeś walkę, jeżeli zaczynasz to oddawać Jezusowi i mówić, Panie Jezu, ci to oddaję, ja się nie dam zwieść. Możesz to wykorzystywać w sposób jeszcze bardziej skuteczny, pracując nad sobą, jak mówią ojcowie Kościoła, przypominając sobie na przykład fragment Ewangelii w tym czasie, kiedy przychodzi pokusa. Albo jeszcze inaczej, możesz uwielbiać Jezusa. Wtedy szatan w ogóle ma problem, bo przestaje cię w ten sposób atakować, dlatego że każda pokusa staje się dla ciebie powodem uwielbienia Boga. I wygrywasz tę walkę na poziomie najpierw odrzucenia zła. Ten drugi poziom to wybór dobra. Wiecie, ile marnujemy natchnień Bożych, fantastycznych inspiracji, które Bóg nam daje, dlatego że nie wierzymy, że Bóg może w tak banalnie prosty sposób mówić. Kwestionujemy to, co mówi nam Słowo Boże, że Bóg mówi przez myśli, które nie są naszymi myślami. To jest rewelacyjna dobra nowina z Izajasza. Kiedy stajesz na adoracji i przestajesz gadać, a zaczynasz słuchać, to zaczynasz słyszeć to, czego nie wymyślasz. Masz odpowiedzi, których nie może ci dać nikt inny, ale które może dać ci On. I nawiązujesz bliską więź z tym, który jest miłością i zaczynasz mieć doświadczenie. Wiecie, jaki to jest poziom, do którego Bóg nas powołuje? Organizowałem stadion, ostatni stadion na PGE Narodowym, rekolekcję na stadionie PGE Narodowym, nie mając kompletnie pieniędzy, a wydarzenie jest kilkumilionowe. Bez tego nie poszedłbym ani kroku. Klękałem, pytałem, co mam robić. Przykład, idź na ulicę prostą. No w Dziejach Apostolskich jest tak napisane. Tak. Pod znakiem stopu stoi mężczyzna, który modlił się i któremu powiedziałem, że ma ci dać 4000 zł. Idziesz na ulicę prosto, patrzysz, stoi mężczyzna i pyta, czy ksiądz to jest ten ksiądz, który miał przyjść po 4000 zł? Tak, okej, to są dla księdza, na organizację. Chodzi o taki poziom zażyłości, żeby rozumieć, co serce mówi do serca. No przecież my ciągle spotykamy się z tekstami, że jesteśmy sanktuarium, mówi nam Sobór Watykański II, w którym możemy słyszeć tajemniczy głos Boga. Zaczynasz nabywać doświadczenia, bliskości z tym, który kocha. Poziom twoich... Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyśmy tak nieustannie w każdej modlitwie nasłuchiwali Pana. Nie byłoby niewierzących. Byśmy robili tylko to, co On chce. W ogóle byłoby pięknych dzieł w Kościele nowych. Drugi poziom. Muszę trochę się ogarnąć z prędkością mówienia, w związku z tym, że bardzo lubię mówić, to też to czasem rozciągam. Drugi poziom, nasze słowa. Błogosławiony Henryk Suzo, który nieustannie powtarzał, przekonując, żeby nie było w nas marudzenia i narzekania, powiedział w pewnej chwili, narzekanie to jest przywoływanie demonów, dokładnie modlitwa do demonów. A my jak wstajemy, to pierwsze, co mamy do powiedzenia, o rany. Jeszcze dobrze, że jako rany muszę wstać. Zacznij budząc się. Panie, jak to wspaniale, że mogę otworzyć oczy. Przekuj wszystkie złe nawyki. Czasem potrzeba trochę wysiłku, żeby to zrobić. No ale Ewangelia mówi, że Jezus nie pozwalał mówić demonom, więc ty też nie pozwalaj. Nie narzekaj.
Zacznij mówić dobre rzeczy. Znacie tą opowiastkę, jak człowiek jedzie do pracy i zaczyna tak w autobusie rozmyślać i mówi tak, no, szef beznadziejny, znowu będę się musiał z nim spotkać. Żona jędza, po prostu nawet nie mogłem wyjść z domu, żeby się nie pokłócić. Dzieci mnie nie słuchają. Anioł siedzi obok i mówi, jakaś dziwna ta modlitwa, ale jak chce. Z jednych ust nie może wychodzić błogosławieństwo i przekleństwo. Nie iść dobro. Jak nie wiesz, jak zrobić, wypisz sobie 5 przykładów na dzień, którymi się podzielisz z tymi, których spotkasz. Działania Boga w twoim życiu. Jak nie masz takich przykładów, to poczytaj z książek sobie wypisz. W pewnej chwili już nie będziesz musiał wypisywać. Już nie będziesz sobie musiał przygotować takich karteczek. Mówię to, bo sam to przerabiałem ze sobą. Nieś dobro. Już sobie wyobrażam po tej mszy świętej, jak po wcześniejszych, już pewnie macie, wieści się rozeszły, że mężczyźni wrócili po mszy świętej i zaczęli mówić o dobrych rzeczach dla swoich żon. Że żony zaczęły po mszy świętej mówić o wspaniałych sprawach swoich mężów. Siej dobro. Bez ograniczeń. Jezus zaczął siać i nie skończył. On cały czas sieje. Każde dobro, które wypowiadasz, w jakiejkolwiek, nawet dobry dowcip, jest prorokowaniem nad innymi. Każde dobro. Zauważyliśmy, czemu żeśmy ulegli. Teraz otworzysz sobie artykuł na temat tego, co najchętniej ludzie z treści katolickich słuchają w internecie. To jest narzekanie. Przecież arcybiskup, który jedyny w Polsce, który postawił się ponad wszystkimi arcybiskupami, profesorami, ponad wszystkimi kapłanami, postawił siebie nawet ponad papieżem Franciszkiem, ma największą popularność w internecie. Arcybiskup Lęga, który nieustannie krytykuje i narzeka. Rozumiesz? Mało tego. Podważa nauczanie Kościoła. No jeden z jego filmików, który lotem błyskawicy się rozchodzi, czy rozszedł się w sieci, tak. Namawiający księży, żeby nie słuchali biskupów. To jest demoniczne zwiedzenie. I ludzie tego słuchają, jak po prostu łykają to, jak... jak kaczki, nie wiem, rzucany chleb na wodę. My czasem, niestety, jak mówi papież Franciszek, jesteśmy taką siecią, częścią sieci przemocy słownej. W jednym z dokumentów tak, napisał takie ciekawe stwierdzenie. Kiedy my sami produkujemy plotki, kiedy my rzucamy, przesyłamy te plotki lub nie konfrontujemy z miłością tego, co jest głupotą, a ta głupota się rozszerza. Zaczął do mnie, jak ksiądz może mówić na arcybiskupa Lęgę źle? No ja mówię, no jeżeli on jest publicznym grzesznikiem, to ja nie mówiąc to, pozwalam na to, że on będzie zwodził ludzi do piekła, na drodze do piekła. Nie słucha episkopatu, podważa decyzje wszystkich i jest Panem i Bogiem. A niektóre środowiska tradycyjne, nie wiem, czy w zwiedzeniu, czy zaślepieniu, w głupocie, robią z nim filmiki i cały czas to produkują, podsycając to, o czym teraz mówię. Więc patrz, co przekazujesz, co pokazujesz, co głosisz, w którą stronę idziesz przez swoje słowa. Patrz. Przecież u nas ostatnio doszło do takich absurdów, o których nawet naukowcy już nie chcą komentować, bo się śmieją. Jeden z fizyków, teoretyków mówi do mnie ostatnio, że w Polsce wystarczy, że ktoś psychicznie chory powie coś w zakładzie psychiatrycznym i podpisze to, jako Matka Boża powiedziała, i głupi ludzie, bo to trzeba powiedzieć słowami Pana Jezusa, łykają to, jakby to była prawda objawiona. Matka Boża powiedziała, że chipy są wszczepiane w ciekłej szczepionce przeciw covidowej i to się potem łączy z siecią 5G. Jeden z tych fizyków, teoretyków mówi księże Rafale, mówi,
Gdyby to była prawda, to człowiek, który wynalazł ciekły chip, już dawno dostałby Nagrodę Nobla. Do jakiego stopnia kłamstwa zdominowały internet? Na marginesie polecam wam świetny film pod tytułem Dylemat Społeczny, bo on pokazuje, do jakich absurdów człowiek może dojść, kiedy rzeczywiście wyłącza myślenie. Polecam dla pogłębienia tematu, o którym teraz mówię. Więc problem jest w tym, że bardzo wiele osób to przesyła dalej. W ogóle nie sprawdza tego. Nie konfrontuje się z tym. Czyli rozsiewa coś, co jest totalną bzdurą, kłamstwem, manipulacją na poziomie tym, który może robić. Nie? Przecież zobaczcie, jak my żeśmy ulegli. Ja dziękuję Bogu za was, bo widzę, że jesteście ludźmi trzeźwo myślącymi. Jesteście dzisiaj w kościele, normalnie w Eucharystii uczestniczycie, zachowując oczywiście normy sanitarne, reżim i tak dalej, maseczki i te sprawy. Ale przecież taką narrację wprowadzono w Polsce, że w supermarketach to koronawirus nie działa, a w kościołach działa. Zauważyliście to? W supermarketach wszyscy dotykają owoce, przechodzą koło siebie masę ludzi, jedni po drugich. I nikt się nie zaraża. Już nie wspomnę, nie życzę nikomu, żeby ktokolwiek się zaraził. Tylko pokazuje, jak dzisiaj działa słowo, jaka jest ogromna manipulacja. A w kościele, ja bym nie uwierzył w to, gdybym nie spotkał takich ludzi, którzy mówią, no nie idę, nie, bo to mogę się zarazić, nie. Przekażcie im dobrą nowinę. Przekażcie im. Zaproście ich. Okej? Okay? Jakiś czas temu ksiądz jezuita Dariusz Piórkowski napisał taki artykuł Polanowskich będzie więcej i pokazuje, że przez nieznajomość nauczania Kościoła no, tworzą się nam nowi prorocy. Wspaniały człowiek, autor tylu książek, publikacji, Augustyn Polanowski, którego szalenie lubiłem, cytowałem wielokrotnie, słuchałem jego rekolekcji. Dzisiaj staje ponad wszystkimi profesorami, nauczycielami, kardynałami, ponad całym Kościołem. I on mówi, on ma prawdę. Polanowskich będzie więcej, dlatego że dzisiaj wielu spośród nas nie zna nauczania Kościoła i daje się manipulować demonowi. Nauczanie Kościoła jest spójne. Bóg nie występuje przeciw samemu sobie. Czyli nie mówi, a tu zmieniłem zdanie. Tak to zażartuję sobie trochę z ludzi. No nie, nie mówi tak i nie równocześnie. To są podstawy logiki. Zdanie nie może być jednocześnie prawdziwe i fałszywe. Nie może. Ostatnia sfera, chyba najkrócej będzie przeze mnie omówiona. Nie dać złemu duchowi mówić przez co? Przez czyny. Jakie to są czyny? Zły duch może mówić przez czyny? Tak, przez każdy nasz czyn może mówić zły duch. Każde niedawanie świadectwa jest dawaniem głosu złemu duchowi. Czyli albo z nas czytają Ewangelię i czytają Jezusa, patrząc na nas, ci ludzie, którzy nie otwierają Biblii, bo wy jesteście elitą tutaj. Jesteście ludźmi, którzy widzą, wierzą w to, że istnieje coś, co jest niewidzialne. Niektórzy nie wierzą w to, że istnieje coś niewidzialne. Ci, którzy śmieją się z tych, którzy nie wierzą, że istnieje coś, co jest niewidzialne, mówią, a ja nie widzę pańskiego rozumu, pewnie go też tam nie ma, bo ja go nie widzę, nie? Więc mamy dawać świadectwo. I teraz ja mówię te słowa najpierw do siebie, bo sam się łapię, że wiele razy muszę na przykład wziąć nogę z gazu, bo za szybko jadę przez miejscowość. Mówię, to zaraz. To jak ja daję świadectwo, jeżeli nawet te 60 jadę przez miejscowość, a jest do 50? I to są te konkrety, w których demon musi być mi podległy, dlatego że mam wolną wolę. Czyli co? Rozumne chcenie. Wybieram. Czy to nie jest cudowne?
Słuchajcie, wystarczy żyć tak, żeby ludzie patrząc na nas pragnęli nieba i wszyscy się tam znajdziemy. No to powiedział nam ksiądz ciekawie. Wystarczy żyć tak, żeby ludzie patrząc na nas pragnęli. No tak. Tak mówił Janek Bosko. Mówi, tak kochajcie innych, żeby oni doświadczając tej miłości, pragnęli tej miłości, żeby oni wiedzieli, że są kochani. I wtedy będzie prosto. Czy to nie jest cudowne? Jesteście gotowi? Za kilka chwil z tego ołtarza popłynie moc Jezusa w kontekście zjednoczenia się z Nim w Komunii Świętej. A my? Ilu z nas Go przyjmie? Ile z nas? Co powinno być podstawowym fundamentem w ogóle do pracy nad sobą? Codzienne trwanie w łasce uświęcającej. To jest minimum dla katolika. Nie od wielkiego dzwonu. Za chwilę z tego miejsca popłynie zaproszenie, aby wyśpiewać Amen. Tak, Panie, poprowadź mnie przez życie. To uroczyste Amen dokładnie to oznacza. Tak, Panie, chociaż nie wszystko rozumiem, chociaż nie pojmuję Twoich dróg, ufam Ci, że chcesz być ze mną w niebie. Że chcesz, żebym w końcu był z Tobą na zawsze, w szczęściu, którego namiastek doświadczam tutaj na ziemi. Czy to nie jest cudowne? Taka miłość, którą On się dzieli. Mnie to inspiruje, mnie to trzyma w kapłaństwie, mnie to trzyma w gorliwości, mnie to trzyma wobec moich niemocy i upadków. Ta Jego miłość. Proszę księdza, jak się rozkochać w Jezusie? Tu będzie druga część kazania. Ksiądz proboszcz powiedział, że mogę mówić ile chcę. Będzie 3-minutowa. Katechizm dla nieśmiertelników. Poważna pozycja. Pierwsze wydanie. Jeszcze poprawki będą, bo pierwsze wydanie jakieś literówki, ale to nic. Na każdej stronie jest jeden punkt katechizmu Kościoła katolickiego, tej niebieskiej książki, zaznaczony na żółto, na pierwszy rok pracy nad sobą. Poniżej, jak widzicie, jest jakiś fragment opowiadania albo obrazek i praca domowa. Po 9 latach przeczytamy wszyscy razem katechizm Kościoła katolickiego. No bo to jest pierwszy tom, a jeszcze mówimy o 8 tomach. I chciałbym dzisiaj Wam to rozdać.